Rozmowa dnia. W naszym studiu marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Witam panie marszałku, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego, jeśli idzie o rozwiązanie kryzysu sejmowego, to pan jest gospodarzem wszystkich spotkań, a nie marszałek Sejmu, Marek Kuchciński? Dlaczego to pan przejął stery? No, budżet trafił do Senatu. Dziś o godzinie 9 rozpoczynamy posiedzenie i zajmiemy się budżetem. I dlatego rozmawialiśmy w Senacie. Być może również i dlatego, żeby troszeczkę obniżyć temperaturę sporu politycznego. W Senacie zawsze rozmawiamy merytorycznie, mniej politycznie, choć też jest dużo akcentów politycznych. I ale w Senacie temperatura sporu też jest wysoka, no bo senatorowie Platformy nie biorą udziału w dyskusjach nad budżetem. No to nic, bo nie ma sporu, nie ma dyskusji. To bardzo źle, że nie biorą, bardzo źle, że zanika to, co jest podstawą polityki, czy podstawą, jedną z podstaw polityki, a mianowicie rozmowa, słuchanie i rozmowa. Mowa i przedstawianie swoich racji, swoich argumentów. Tego brakuje. To... Bardzo żałuję, że nie było pana przewodniczącego Schetyny. Powinien być. Powinien przyjść, powinien rozmawiać, powinien przedstawić swoje argumenty. Być może byśmy go przekonali, być może doszlibyśmy do jakiegoś konsensusu. To... Zabrakło jednego ważnego polityka. Bardzo źle, niedobrze. Najprawdopodobniej chciał w ten sposób kreować siebie jako lidera opozycji. No to nie wyszło. Później pan Petru, który właściwie rozpoczynaliśmy całą dyskusję i debatę naszą z liderami partii, wszystkich partii parlamentarnych, rozpoczęliśmy od propozycji Ryszarda Petru. Sam Ryszard Petru wycofał się z tej propozycji. No to troszeczkę niepoważne. To o tym troszeczkę słowo chyba nie jest najlepsze. O tym spotkaniu wczorajszym i przedwczorajszym jeszcze za chwilę opowiem, ale najpierw jeszcze dopytam, skoro pan mówi o obniżeniu temperatury sporu, to uważa pan, panie marszałku, że gdyby to marszałek Kuchciński angażował się w dyskusję, w spotkania, był ich gospodarzem, je organizował, to by podniosło temperaturę sporu? Nie, ja mówię o tym, w ogóle o tym, w jaki sposób pracujemy w Sejmie, w jakim sposób pracujemy w Senacie. Spotkaliśmy się w Senacie głównie dlatego, że mieliśmy rozmawiać o propozycji Ryszarda Petru dotyczącej wprowadzenia poprawek do budżetu. Byliśmy skłonni to zrobić, nie wszystkie poprawki, bo my się do tego bardzo dobrze przygotowaliśmy, już powołaliśmy taki wewnętrzny zespół, który ocenił te poprawki. Ja również z wieloma zapoznałem się poprawkami i byliśmy skłonni, nie dość, że większość poprawek zgłoszonych przez opozycję zgłosić po to, żeby i przegłosować je w Senacie, po to, żeby później posłowie mogli debatować, dyskutować i o budżecie, i o tych poprawkach. Nie dość tego, były takie poprawki, które byliśmy skłonni przyjąć. Używa pan czasu przeszłego. Zaskoczony, panie redaktorze, szanowni państwo, że wśród poprawek nowoczesnych było kilka, które bardzo im się podobały, były prospołeczne i byliśmy skłonni je przyjąć. Używa pan czasu przeszłego, byliśmy skłonni, byliśmy gotowi, to znaczy, że już nie są państwo skłonni i dzisiaj z Senatu te poprawki po 9 nie wyjdą do Sejmu? No bo nie ma takiej zgody, nie ma takiej woli. Ja nie będę składał poprawek nowoczesnej, jeśli nie ma takiej woli, nie ma takiej prośby ze strony nowoczesnej. Źle się stało, że nowoczesna w ostatniej chwili zrezygnowała, zmieniła kierunek swojego działania. No ale jeśli poprawki są dobre, no to może je zgłosić. Zgłosimy. Będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat. Najprawdopodobniej budżet przyjmiemy bez poprawek, zgodnie z tym, co rekomenduje nam Komisja Finansów Publicznych w Senacie. A co takiego wydarzyło się między poniedziałkiem a wtorkiem? No bo jeszcze rano w poniedziałek były bardzo optymistyczne doniesienia, nieoficjalne najpierw, że jest porozumienie. Co prawda, że w tym porozumieniu nie bierze udziału Platforma, ale wydawało się, że Nowoczesna, PSL, Kukiz 15, Prawo i Sprawiedliwość wypracowały wspólne stanowisko. We wtorek nagle okazało się, że Ryszard Petru wycofuje się z tych ustaleń. Muszę powiedzieć tak, że nie było ustaleń ostatecznych, natomiast rozmowy szły w tym właśnie kierunku, w dobrym kierunku i na wniosek Platformy doprosiliśmy, jeszcze raz przesunęliśmy swoje wszystkie obowiązki, bardzo ważne wczorajsze wydarzenia.
Także pozmienialiśmy swoje plany i zorganizowaliśmy jeszcze jedno spotkanie, licząc na to, że będzie brał udział również lider Platformy Obywatelskiej w tym spotkaniu. No nie przyszedł i zmiana. A dlaczego, to już trzeba się pytać pana Ryszarda Petru, tego nie wiem. No, na pewno to jest taka spora niezręczność polityczna, skoro spotykamy się właściwie, no nie z inicjatywy, ale spotykamy się w wyniku tej propozycji, która pada ze strony jednej partii politycznej. Później ta partia polityczna, która namówiła już pozostałych swoich partnerów w parlamencie do takiego rozwiązania, wycofuje się z tego. No dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Ale jedną deklarację Ryszard Petru powtórzył. Ta deklaracja padła w poniedziałek, padła we wtorek. To znaczy, że Nowoczesna nie zamierza blokować sejmowej mównicy. To jest jakiś krok naprzód. Tak, tak. Dlatego warto było rozmawiać, warto było się spotkać. My to bardzo doceniamy, szanujemy i trzymamy za słowo lidera Nowoczesnej panie posłanki i panów posłów Nowoczesnej. Ale wygląda na to, że im bardziej Ryszard Petru jest gotowy do tego, żeby posłowie Nowoczesnej nie okupowali mównicy sejmowej, tym większą ochotę ma Platforma Obywatelska na to, żeby to robić. Tego nie wiemy. Mam nadzieję, że dziś o godzinie 12, bo dzisiaj o godzinie 12 rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, w sposób swobodny będzie można rozpocząć i kontynuować posiedzenie. Ale politycy Platformy na ten temat się wczoraj bardzo kategorycznie wypowiadali, że nie wyobrażają sobie niekontynuowania tego protestu w takiej formie, w jakiej on w tej chwili jest przeprowadzony. Robią źle i naprawdę brną w ciemnej ulicy, bo zupełnie się zagubili. Ja mogę powiedzieć tak, że właściwie politycy Platformy zagubili się. No cóż, no będą tam wiecznie trwać w tej sali? Ja się pytam, no czy tam będą cały czas okupować mównicę? I zaczęli od ulicy, bo wyszli na ulicę, czego nie robili przez wiele lat, później wyjechali za granicę, a teraz okupują mównicę. Szyrymy częstochowskie, tak się złożyło. Będzie zatem przeniesienie obrad do sali kolumnowej? Rozpoczynamy w sali plenarnej, bo tam jest miejsce, w którym powinny się odbywać obrady. Obrady mogą odbywać się również w innych miejscach i o tym zadecyduje pan marszałek prowadzący, pan marszałek Kuściński. Co będzie, jeśli zostaną zastosowane środki uniemożliwiające prowadzenie obrad. Paweł Kukiz wczoraj w Radiowej Jedynce podpowiadał marszałkom Sejmu, że jeżeli posłowie zachowują się w sposób niezgodny z regulaminem, można przecież ukarać ich finansowo, na przykład za odebraniem części wynagrodzenia. Na pewno będą również takie formy stosowane. Zobaczymy, jak będzie pan marszałek to prowadził, ale również i ta propozycja, no, ta możliwość regulaminowa będzie wykorzystywana. Z drugiej strony wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński deklarował wczoraj, że jakiś wariant siłowy w grę nie wchodzi, więc wygląda na to, że jeżeli Platforma zdecyduje się samotnie kontynuować protest na sali plenarnej, no to będziemy mieli właściwie ciąg dalszy tego pata, który ma miejsce od 16 grudnia, no bo poza tym, że po prostu będzie mniej tych posłów blokujących, to nic się nie zmieni. Ale nie będzie żadnego pata, panie redaktorze, dlatego że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to obrady zostaną przeniesione w inne miejsce i będą kontynuowane. Platforma Obywatelska zostanie w parlamencie, zostanie w sali plenarnej i nie ma kontaktu z rzeczywistością, nie ma kontaktu z wyborcami. Ja jeżdżę, spotykam się z ludźmi. Ludzie zachęcają mnie i mówią, nie cofajcie się przed tym, co robicie, wprowadzajcie dalej dobre zmiany, nie zwracając uwagi na opozycję. Na opozycję, która robi... Mówiła o tym, że jest totalna, a w tej chwili jest twarda i totalna. Co z dostępem do Sejmu dla dziennikarzy? Czy odbywa się już w tej chwili dokładnie na tych samych zasadach, na których odbywało się przed 16 grudnia, łącznie z czasowymi przepustkami, jednodniowymi przepustkami itd.? Tak, tak się itd. odbywa. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek informacje, wczoraj je sprawdzałem, one były nieprawdziwe i dziennikarz, który na Twitterze powiedział, że nie otrzymał przepustki jednodniowej, mówił nieprawdę. Natomiast zrobiliśmy zdjęcie i opublikowaliśmy zdjęcie tej przepustki, która została mu wydana. No nieprawda. Jest w tej chwili na tych zasadach, na jakich funkcjonowało do tej pory. W tej chwili galeria jest zamknięta jeszcze dzisiaj, no bo nie będziemy przecież transmitować śpiewów pani posłanki Janny Muchy. To jest zupełnie zrozumiałe.
oni popełniają, oni łamią regulamin, łamią przepisy prawa, blokując mównicę. Również przepisy, które zostały wprowadzone przez pana marszałka jeszcze wtedy Komorowskiego, później pana prezydenta Komorowskiego, który napisał wyraźnie w rozporządzeniu, że podczas przerwy nie powinni przebywać posłowie na sali plenarnej. Pojawiły się też w części mediów takie domysły, że pretekstem do usuwania posłów w sali ma być kontrola pirotechniczna prowadzona przez Biuro Ochrony Rządu. Coś słyszał pan na ten temat? Panie redaktorze, Platforma Obywatelska liczy na to, że ktoś przyjdzie i brutalnie ich siłowo wyniesie. Nie, nikt nie liczą na to. Nikt tego nie będzie zrobił. Jesteśmy nastawieni bardzo pokojowo. Jesteśmy nastawieni koncyliacyjnie. Wyciągnęliśmy obydwie ręce do zgody, do pojednania, do rozwiązania tego problemu. Obydwie zostały odrzucone. Trudno. Platforma brnie. I bardzo pan redaktor był uprzejmy zacytować wpis jednego z radiosłuchaczy. Absolutnie ma rację. Nie pamiętam imienia pana, który napisał o tym, że to dalsze działanie Platformy Obywatelskiej, która w ogóle działa w tej chwili w wirtualnej rzeczywistości, no nie w rzeczywistości, tylko w wirtualnym świecie, bez kontaktu z ludźmi, bez kontaktu z obywatelami, doprowadzi do tego, że w ogóle nie będą mieli żadnego poparcia, że nie wejdą, niektórzy chcą skrócenia kadencji Sejmu. My na to się nie zgadzamy. Uważamy, że Sejm powinien i ma prawo i ma obowiązek funkcjonować i działać. Ale gdyby doszło do takich teoretycznie, hipotetycznie do takich wyborów, być może Platforma Obywatelska w ogóle nie weszłaby do parlamentu. I co wtedy ci posłowie by robili, którzy tam w dalszym ciągu mają zamiar przebywać? Mówił Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, gość Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce. Przypomnę, o 9:00 rozpoczęcie posiedzenia Senatu, o godzinie 12:00 rozpoczęcie posiedzenia Sejmu. Dziękuję, panie marszałku. Bardzo dziękuję. 26 po 7:00.